Cześć, ja jestem Nelfane, a to jest XCOM 2, operacja Martwy Potwór. Jest to misja, w której musimy powstrzymać odwet Adwentu. Będziemy na tą misję zabierali Rogersa, Starka, Williams, Zero, Snake'a i Caulfield. Jest to misja bardzo wysokiego poziomu trudności. Spotkamy 11 przeciwników, chryzalidy z sektopoda, elitarnych żołnierzy, lansierów i oficerów. Ruszamy! Skyranger deployed. We're in the pipe, 5x5. Z tego prostego powodu, że nasi żołnierze po prostu głównego składu ostatnio atakowali placówkę Adwentu, no i jeszcze nie zdążyli odpocząć, ponieważ korzystamy z moda Fatigue, który daje zmęczenie żołnierzy. Operacja Martwy Potwór, tak jak widać, tutaj ma tak naprawdę nie ma zdjęcia miejsca, to znaczy, że jest, będzie to mapa, jedna z modów, z jednego z modów, który dodałem. Zresztą znajdziecie to w liście modów w opisie. To jest w sumie całkiem fajne, że właśnie można dodać w modach większą różnorodność plansz, ponieważ ja już przyszedłem raz grę i trochę zaczynają się w pewnym momencie powtarzać te plansze, to znaczy da się już zapamiętać rozkład, mniej więcej co się na niej pojawi, można się domyślić. Menace 1-5, hostile forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. To jest klasyczna misja odwetowa, ponieważ z jednego z modów są misje, gdzie trzeba bronić tego Resistance Haven przed kolejnymi falami przeciwników. Jest mega trudne, naprawdę jest mega trudne. Natomiast już to jest bardziej klasyczne, znaczy bardziej, to jest klasyczna po prostu operacja, która polega na uratowaniu 6 cywili. Okej, to możemy do Starka jakoś tak podprowadzić. 10-4. Affirmative, covering now. Rogers. I'm really starting to hate this place. Jeżeli możecie przełączyć taka ma sugestia, nie? Że jeżeli możecie przełączyć żołnierza. O, to można było wstawić Neda Starka. Jeżeli możecie wsadzić żołnierza na. Znaczy po wysłaniu żołnierza na miejsce tabem zmienić na kolejnego, to znaczy, że Znaczy inaczej, to nie na 90%, to na 100% po prostu nikogo ten żołnierz nie zauważy. No chyba, że to jest ostatnia osoba, no to wtedy też jest troszkę inaczej. Ej, chryzalidów słychać chyba. To jest pytanie, o właśnie, chciałem powiedzieć, że pytanie, gdzie ktoś zaatakuje ludzi. No super, od razu w sektopod. Brakuje, żebyśmy tylko spotkali tutaj od razu bezimiennych. Okej, właśnie. Chryzalidy, dobra.
Możemy... Traf ich jakoś... Dobra, na pewno trafię dwóch. Najpierw wszystkich. I co, może natchnienie? Max. No, nie widzi go. Dobra. Jakoś podprowadzimy tych żołnierzy. I'm going. W ogóle Snake'a przesunę, bo najprawdopodobniej chryzalidy by go odkryły. Te cholery niestety daleko się przemieszczą. Moving to Overwatch. Moving to Overwatch. Dobra, tej dwójki na pewno nie dam im Overwatcha. Dobra. Dobra, sporo dostali potem jeszcze od upadku. I tu nic? Jestem zawiedziony. Ale to protokół wsparcia, bo on ma już chyba ocenę zagrożenia, tak? To znaczy, że bonusik będzie dla Rogersa. No co, oni zareagowali? To jestem zawiedziony, szczerze. Będzie na pewno akcja. Się aktywują. Może tam ci po prostu zginęli. Nie wiem. One less to worry about. If you say so. No, trochę ryzykownie posłałem Starka, ale. Got it covered. Ale co tam? I can handle that. Got it. There's no happiness to be gained in death. No peace either. Dobra, tu gdzieś był ten cholerny oficer, może mnie nie zauważył. Nie, a on gdzieś tutaj się kręcił. Dobra. Wchodzimy resztę. No problem, boss. Nasza psioniczka by się ruszyła. Nothing new. Wleźli na samochód i ich to raniło chyba. Czy nie? Dobra, widzę dużo, tak, jakby średnio. Widzę dużo przeciwników. Pięciu. Plus tamten chryzalid. Biegając w kółko.
To mi nic nie daje. Strzał w sektopoda mi nic nie daje. Zobaczymy, może... Nie. Dobra, zrobimy to tak. Może się uda zdjąć żołnierza. Lanciera tam. Już co ma? Dobra, 80%. Oby się udało. Elegancko. Przede wszystkim właśnie jest nie zawzięty i chyba nietykalny, że można go jeszcze repozycjonować. Ale to w swoim czasie. Kogoś tu dosięgnę? Nie. Chyba lepiej Overwatch. Teraz tak. Ten chryzalit gdzie leciał? Tutaj. Czy też nie mogę za daleko pobiec? Za bardzo odsłonię. Dobra, kto ma Wabik? Wabik ma Ashley, Williams ma Wabik i Caulfield ma anabiozę. I ona musi widzieć cel, żeby móc ją odpalić. Co jest tak naprawdę bardzo kluczowe. Jakieś dobre miejsce tam przesunąć. Okej, tutaj. Zamieniam sektopoda. Znaczy neutralizujemy, nie zamieniamy. Kurczę, gdyby nie to, że nie widzę tego, to by było idealne, żeby go tam zneutralizować. No, protokołem bojowym, ale wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. 7 do 10, tego na pewno znam. Dobra, połówkowa jest może nie najlepsza, ale... Spróbuję tak. Kurde, jeden życie mu został. Może jakieś zatrucie, coś? Nie, oczywiście, że nie. Możesz w mordę. Ale tak, to może być zdecydowanie jako... Spróbujemy tak. To powinien być jako pierwszy w sumie. I w mrok. To na pewno go trafi. On my way. Kusi mnie to, ale się tam nie wybiorę.
Są trzy tury, to jeszcze zdążę. Właśnie ten chryzalit. A je zmieni w... Kurde! To jest bardzo niedobrze. Swoją drogą, czemu Ned nie trafił go, przepraszam. Aj, on ma kurde drugi... drugi wabik. Dobra, szczerze mówiąc, chyba muszę rzucić jeszcze jeden wabik. Teraz oczywiście pewnie nie trafi obu. Dobra. Jest szansa w ogóle na tą trójkę, na trafienie trójki. Kurde. Kusi mnie zdjęcie pancerza. Tu się pojawił. Tam muszę wabik rzucić, abym szczerze mówiąc rozwalił. Rozwaliłbym gniazdo. Bo to będzie bardzo, bardzo niebezpieczne. Kurde, przeżył. No, tego mogę wysadzić. 3 do 4, nie ma sensu. 6-8. Dużo bardziej efektywne. Dobra, Williams musi rzucić niestety. Okej. Wsparcie. I wabik. Tak będzie słabo z tym, przede wszystkim z tym kokonem, bo jednego chryzalida produkuje. Dobrze. No i mały chryzalit. Kurde, od czego ona dostała, że ma tylko jeden... A, ma tam chryzalit. O kurna. A
Zobaczymy, może się uda go wyłączyć. Tak, gdzie jest wyłączony na dwie tury? Co za fuks. Zawzięty, to mogę podejść bliżej tego oficera. Może go zachęcę, żeby do mnie strzelił. ...53% na wyłączenie. Dobra, ono może się jednak skryje. Chciałbym, że przy odrobinie szczęścia będzie mógł rozwalić, ale nie. Dobra, zaryzykuję i... liczę na to, że oficer będzie się chciał połasić na Snake'a. Nie, ruszył się. O kurde, musiał się ruszyć. No ładnie. Znaczy, musiał przeładować to. Wow. Bo ja bym go po prostu dobiję. No właśnie, to jeszcze nie wszystko. Oh yeah! I'm on it. Coś mówi, a dwóch bezimiennych powinno być. This is going to be hand to hand. Locked and loaded. Overwatch. O właśnie, co im by zmienić. This
10-12 tylko zabije na pewno. O ile trafi. Not good. Out of clips. No i to powinno być pozamiatane. To jeszcze tylko drugi. Przy odrobinie szczęścia nawet nie podejdzie. Stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. A nie, przecież chryzalidy właśnie. Nawet nie bezimienny, tylko chryzalid. Will do. Chromulony robal. Seems doable. From this vantage point. Just reload, everyone be ready. Zdecydowanie ona powinna się trzymać z tyłu, jeżeli chce przeżyć. Trzy życia to tak mało. O, jest. Trafił skubany. Teraz powinien być koniec. Jeszcze. Że jest jeszcze gdzieś ten bezimienny drugi. Running. Double time. You're safe. Now get out of here. Status confirmed. We've secured a civilian contact. Yeah. Okay, czyli... Careless. Fuck. Jeszcze jeden? I'm going. On the move. Come get some. I'm hard to kill. You should know that. Może uda się go zwabić. Nie. Udało się. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Znam się, jak go w miarę bezpiecznie wyciągnąć do nas. Okej. Okay. Albo i nie okej. Okay. Dobra, jest. Tu wsparcie. No właśnie. Właśnie, mogę w sumie protokół skanowania, bo powinien odkryć bezimiennych. Chyba nie ujawnił nikogo. A nie, jest, to się zmienił.
jeszcze. Mamy szansę, że do niego podejdzie. Że ktoś go trafi. Okej. Okay. Zmiany przyszedł i wyszedł. Rat Rogers ma awans. Komu byśmy dali awans? Stark. Snake też ma dwóch pułkowników. Teraz. A, dobra, koniec. We're not picking up any additional contacts. The AO is clear. Status confirmed. Mission accomplished. Babik będzie można zrobić. To fajnie. Samotny wilk to oczywiście zawsze scout będzie. Zresztą, że to jest dobry patent. Ja gdzieś to dopiero w internecie, właśnie na jakichś filmikach zobaczyłem, że ludzie tak wysyłają łowce, tak to szczerze mówiąc ta umiejętność Phantom wydawała mi się tak na maksa nieprzydatna. No takie kurde, ale bez sensu. Natomiast faktycznie jak się ma takie możliwości, jak można to kombować, prawda, właśnie na przykład ze snajperem albo coś, to świetnie to działa. A jestem swoją drogą też ciekaw, czy nowa klasa, która będzie w kolejnym DLC, Dziedzictwo Shannon to się chyba nazywa, tak? Czy będzie jakąś klasą ofensywną, powiedzmy takiego na krótszy dystans niż snajper, która będzie mogła korzystać z pistoletu, ponieważ pistolet, ten, który jest dodany w DLC Łowcy Obcych, ten, który pozwala wejść w ukrycie. W podstawowej wersji gry tak naprawdę można go założyć tylko snajperowi i przy gunslingerze to się przydaje. Natomiast właśnie fajnie można w tym momencie, kiedy są trooperzy i infantry, czyli no, tak naprawdę po polsku to byłaby tak czy inaczej piechota. Fajnie się to sprawdza, bo oni mogą mieć też pistolet jako drugorzędną broń i wtedy dzięki temu można na przykład właśnie zrobić łowcę, który ma tylko fantoma, nie ma później ponownego ukrycia się. Alternatywą do ponownego ukrycia się jest run and... run and gun chyba. Czyli strzelanie w biegu, co jest bardzo przydatną umiejętnością, no i szkoda by było ją odpuścić. Natomiast właśnie w takiej sytuacji można wziąć czy troopera, czy infantry, wyposażyć w tą broń i później ta osoba może być drugorzędnym scoutem. No dobra, awans. Nietykalny, żeby już swoje... Och, to jest piękne. No i rozerwanie tak naprawdę, to jest... To jest bardzo prosty wybór tutaj. Jeżeli poświęcisz wszystkie... O, też super. Dobra, on nie jest specjalnie wojownikiem, prawda, z mieczami. No nie ma strzelania, znaczy nie ma tego, nie ma mistrza miecza, który daje dwa obrażenia. Uragan stali też, a ja zawsze biorę zawzięty, więc może nie żniwiarz, a szybko strzelność. To jest całkiem spoko umiejętność, szczególnie jak się no, ponakłada PCS-y na żołnierzy, to bardzo dużo daje. Hello, commander. Żołnierz w szoku. No i się trochę oberwał. Yes, commander.
niestety nic się nie stało, żebyśmy mogli znów mogli już korzystać z grami Loot Mod. To niestety dopiero w ewentualnie kolejnym przejściu, bo bez jakby rozpoczęcia nowej gry, to w tym save'ie nie będę w stanie tego uruchomić. Dobrze, co mam? Lepsze komory cienia, zbadaj zwłoki awatara i ukończ projekt cienia. Sekcja zwłok awatara. To zanim do tego przejdziemy... Dobra, co my tu mamy? Jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktu. To nawiążmy go do końca. Commander, the lab is currently idle. We're wasting valuable time and resources by not conducting any research. Please consider providing us with a directive as soon as possible. No niestety nie. Jeszcze nawet tutaj żmija nie pokonaliśmy, więc... A zwiał chyba ostatnio. Przypadkiem. Tu wszystko tak naprawdę jest rozbudowane. Na razie nie ma hajs. Musi pomyśleć. Że nie ma hajsu. I co? Dobra, to... Nawiązujemy kontakt, a potem... O, polują na nas. Reading you loud and clear. Dobra, projekty poligonowe są. To jest, co tutaj mamy. Zmniejszenie kosztu kontaktu. Sprawdzę czarny rynek. Zasoby... To nie jest potrzebne. O, ale to się przyda. 111 informacji, to dwa można skoki zrobić i dwa kontakty nawiązać. A dzięki temu mam na ulepszenie komory cienia. To chwilę potrwa, więc akurat mamy czas. Avenger plotting new course. Ha, namierzono nowe cele. Dobrze, czyli mamy zasoby, pewnie technika i naukowca. Postęp awatara o 2. Zmniejsza licznik budowy placówki obcych o 2. To jest będzie wkurzające bardzo. Mamy sporo tego, więc to można spokojnie sobie odpuścić. Licznik budowy. A za ile jest? W sumie to mogliby wybudować, to będę miał więcej do niszczenia. Dobra, to jest w takim razie... No w takim razie tu pójdziemy.
Nie chcemy posiłków na każdej misji partyzanckiej. O, wkurzające. O dwa progres, o, da się przeżyć, no, przy takiej ilości, jaką mamy tutaj, da się przeżyć. Tak, tak, myślę o tym, żeby zabrać główny skład. Na pewno będą zdolności żołnierza. A, on już jest dowódcą. Dobrze. Dobra, kto tu będzie? To będzie 11 przeciwników. Oficer, mech. A ciężki mech, tarczownik, kodeks i tak. Bluescreeny. Na kodeksie, muton, strażnik, też bluescreeny. Żebyś miał ten Andromedon też. O kurno. Mega trudno. Dużo życia będą mieli. Naprawdę ciężko będzie się przebić przez ilość, przez liczbę punktów życia i pancerza. Maranengan. By się przydał ze Shredderem ktoś, oprócz jednego Afrom. Myślałem nad jakimś składem C z kapitanów tutaj, szeregowców, kaprali, jednego porucznika, ale nie, no patrząc na przeciwników, którzy tutaj się znajdą, to myślę, że będzie tak dość ciężko. Tak, myślę, że taką drużynę zabiorę. Sniper Wolf, Wilson, Tanis, Summers, Afro i Tanis. Ale już jak będzie wyglądała następna misja, przekonacie się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.